Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o tym, jak wyrwać się z pewnego marazmu w życiu, jak sprawić, żeby wreszcie nabrać inspiracji do zmian, jak zmienić cokolwiek w swoim życiu. Jeśli jesteś w sytuacji, że od dawna już nie wiesz w zasadzie, w jaki sposób to swoje życie ogarnąć, jeśli jesteś w sytuacji, w której nie wiesz, w jaki sposób sprawić, że wreszcie zaczniesz spełniać swoje marzenia, że zaczniesz żyć takim życiem, o jakim zawsze marzyłaś czy marzyłeś, to właśnie ten film będzie dla Ciebie. Podam Ci tutaj dzisiaj kilka metod, w jaki sposób właśnie wybić się trochę z takiego stanu równowagi. Równowagi, która jest, jak to się mówi, jest do dupy, ale stabilnie. Nie chcę tutaj używać niecenzuralnych słów. Natomiast jak się właśnie z tego wybić, żeby mieć jakąś motywację do pójścia wyżej? Pierwszą rzeczą, którą Ci polecam naprawdę gorąco, są podróże. Ja zauważyłem, że w moim życiu podróże były naprawdę potężną inspiracją do stworzenia nowych biznesów, do przede wszystkim podróże. To jak widzisz tutaj, były inspiracją i wyjazd do Tajlandii był inspiracją do zmiany swojego miejsca zamieszkania permanentnego, bo już 4 lata mieszkam właśnie w tym przepięknym raju. I jak widzisz, jest to naprawdę wspaniały moment w życiu. Co dalej? Też na przykład oprócz tego, że będziesz podróżować, poznasz nowych ludzi, z którymi możesz rozmawiać. Ludzi, którzy są inni niż gdzieś twoi krąg znajomych, niż twoje miasteczko czy miasto, w którym mieszkasz. Ci ludzie mogą dostarczyć ci nowych informacji, pokazać ci nowe wyjścia z twojej sytuacji. Bo jak wiesz, człowiek ma ogromny potencjał. Jesteśmy w stanie wysłać ludzi w kosmos, jesteśmy w stanie stworzyć bombę atomową, i tak naprawdę wyzabijać się nawzajem. Jesteśmy w stanie tworzyć wielkie budynki po kilkaset metrów i jesteśmy też w stanie tworzyć niesamowite na przykład programy, tak jak Wyzwanie 90 dni. Natomiast te wszystkie rzeczy wymagają od Ciebie jakiejś inspiracji, wymagają od Ciebie uwierzenia w swój potencjał, wymagają pewnej zmiany myślenia, bo jeśli będziesz myśleć cały czas tak, jak Ty myślisz w tym momencie, to będziesz mieć takie same rezultaty jak teraz i nic tak naprawdę się nie zmieni. Jeśli rozmawiasz z innymi ludźmi, poznajesz inne kultury, widzisz inne pomysły na biznes, to możesz coś do siebie sprowadzić stamtąd, a być może siebie przeprowadzić gdzie indziej. Natomiast jest to rzecz, która naprawdę otwiera oczy. To jest tak, że podróże kształcą, tak? I to jest święta prawda. Możesz zobaczyć, że ludzie, którzy dużo podróżują, mają zupełnie inne podejście do świata, do życia, są dużo bardziej otwarci na nowe pomysły, nowe idee. Ich życie naprawdę się zmienia natychmiast. Ich życie jest ciekawe, jest pełne nowych pomysłów, ci ludzie cały czas coś robią. Więc Ty również możesz zostać takim człowiekiem. I teraz jest to łatwiejsze, żeby podróżować niż kiedykolwiek indziej w historii ludzkości, bo jeszcze 100 lat czy 200 lat temu musiałbyś zaprzągać konie i na przykład tymi końmi gdzieś podróżować, czy jakąś koleją, jedną z pierwszych, które powstawały, tuć się przez na przykład pół świata przez kilka tygodni. Natomiast teraz jest to po prostu pyk, bilet, kilkaset złotych i można znaleźć tanie bilety i znaleźć się na drugim końcu świata, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to jest przede wszystkim wkurzenie się na siebie. To jest spojrzenie obiektywnym okiem na to, w jaki sposób Ty przez ostatnie lata na przykład radziłeś sobie, czy radziłaś sobie w życiu, co w Twoim życiu się zmieniało i czy to jest naprawdę wszystko, na co Cię stać. I jeśli zaczniesz się naprawdę wkurzać, jeśli spojrzysz na siebie nie tym łagodnym okiem, takim, że mam jeszcze czas, że w sumie to nie jest tak źle, że w sumie wszystko jest dobrze, tylko stwierdzisz, że jest źle, jest do dupy naprawdę i to jest koniec, to jest ostatni moment teraz, kiedy ja w życiu godzę się na to, żeby moje standardy były chociaż niższe o 1% od tego, na co mnie stać i jaki jest mój potencjał. I jeśli zaczniesz się naprawdę wkurzać na siebie, wypiszesz na kartce po prostu, dlaczego jesteś na siebie zły, dlaczego nie wykorzystujesz tych szans, które Ci życie cały czas daje, to zobaczysz, że tak naprawdę spowoduje to jakąś złość i gniew wewnętrzny, który skłoni Cię do zmian. Będziesz mógł wtedy wybić się ze swojej strefy komfortu, z tego, co tak naprawdę cały czas trzyma Cię w tym samym punkcie życia, w którym jesteś. Kolejną rzeczą to jest to, żeby po prostu zacząć robić pewne rzeczy, których jeszcze wcześniej nie robiłeś czy nie robiłaś, czyli wychodzenie poza swoją strefę komfortu. Podróże są między innymi jedną z części takich, bo nagle jak się znajdujesz, wyjeżdżasz ze swojego mieszkania, w którym siedzisz cały czas i nagle znajdziesz się w innym zupełnie miejscu na świecie, gdzie musisz zdobyć pożywienie, czyli iść do sklepu, ale już w innym języku porozmawiać z ludźmi, musisz znaleźć miejsce do spania, musisz rozmawiać z ludźmi, musisz zapytać kogoś o drogę, szukać tej drogi samemu, automatycznie twój umysł przestawia już się na inne myślenie.
Tak samo jest w robieniu nowych rzeczy. Jeśli nigdy na przykład nie byłeś na skoku spadochronowym, idź zrób skok. Nigdy nie jeździłeś na jet ski, idź pojeździć na jet ski. Jeśli nie robiłeś jakichś rzeczy, po prostu zrób je dla samego wybicia się z tej codziennej rutyny. Zobaczysz, że to już automatycznie pokaże twojemu mózgowi, że o, czas teraz na zmiany, to ja się przygotuję na to, że on będzie mnie atakował, czy ona będzie mnie atakować jakimiś nowymi rzeczami i zacznę coś zmieniać w tym swoim życiu, zacznę być bardziej otwarty na coś nowego. Nawet jeśli to ma być, że po prostu dzisiaj wrócisz zupełnie inną trasą do domu z pracy, czy ze studiów, czy ze szkoły, to już jest coś, co zmienia naprawdę twoje myślenie i przede wszystkim oprócz tego, że chroni cię przed Alzheimerem w przyszłości i tym, że możesz nie pamiętać wszystkiego, co robiłeś jeszcze minutę temu, bo właśnie twój umysł ćwiczy swoją pamięć i ćwiczy zupełnie inne myślenie, to zobaczysz, że też skłoni cię to do pewnych zmian, bo jeśli te rzeczy nowe się nawarstwią, to zobaczysz również, że jak idzie nowa rzecz pod nazwą na przykład wystartowanie z własnym biznesem, zmiana pracy, zmiana związku, rozwód, czy jakieś rzeczy inne, których potrzebujesz w życiu, ale boisz się podjąć decyzję na temat nich, przyjdą ci wtedy dużo łatwiej. Więc te trzy metody chciałbym, żebyś sobie zapamiętał czy zapamiętała, żebyś je zastosował w swoim życiu. I jeśli podobał Ci się ten film, jeśli uważasz, że jest w nim coś wartościowego, kliknij łapkę na YouTubie, sprawisz, że więcej osób będzie mogło zobaczyć ten film, bo YouTube wtedy będzie pokazywać jako polecane filmy dla innych ludzi, więc inne osoby też będą mogły poznać tą wiedzę. Zachęcam Cię gorąco, żeby wystartować ze swoim wyzwaniem 90 dni. Pierwsze 3 dni są za darmo, zawsze to powtarzam, www.wyzwanie90dni.pl, możesz się zapisać. No a ja na dzisiaj już się z Tobą żegnam, no i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!